Giga jest Jastrzębie, to w tej chwili taki troszeczkę ligowy średniak. Czy macie ambicje powalczyć o coś więcej niż środek tabeli? No na pewno, no, trzeba przepracować zimę. Myślę, że jakieś wzmocnienia także by się przydały i ja myślę, że możemy o tą górną część tabeli powalczyć w przyszłym sezonie. Grał pan w Energii Cottbus. Nie kusiło pana, żeby wzorem choćby Andrzeja Kobyleńskiego zostać tam w roli na przykład skauta? Nie kusiło mnie to. No Andrzej został tam faktycznie. Cottbus. No ja mu życzę jak najlepiej. Ja po prostu po 6 latach prawie już byłem gdzie indziej wtedy, już byłem w Karlsruhe SC. Potem wróciłem do kraju, ale to były tylko powody typowo rodzinne wtedy, więc nie zdecydowałem się na pozostanie w Niemczech. Grał pan przez długi czas w drugiej Bundeslidze. Jakby pan porównał tą drugą Bundesligę z tą drugą ligą polską, właściwie de facto pierwszą? Powiem szczerze, że ciężko by było pierwszej ligowej drużynie polskiej grać w tej drugiej Bundeslidze niemieckiej. Może niektóre kluby na pewno by sobie poradziły, ale naprawdę jest tam wysoki poziom na zapleczu Bundesligi. Jeżeli chodzi o styl gry, czy organizację również? Oj, organizacyjnie to ja myślę, to powinniśmy przejść do następnego pytania, bo to nie wymaga komentarza w ogóle. Organizacja, stadiony, widownia, więc to nas przebija. Naprawdę jesteśmy jeszcze troszeczkę, nazwę to brzydko, z tyłu, ale powoli dochodzimy do tego na pewno. Poprawiają się nasze stadiony, ale tam to jest naprawdę zapięte na ostatni guzik. No i wchodzi ostatnie już pytanie. Trudno go nie zadać. Co po zakończeniu kariery? Czy przygoda trenerska, czy może jakaś inna rola? Na dzień dzisiejszy też się nie zastanawiałem nad tym jeszcze. No ja myślę, że zostanę na pewno przy piłce. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli chodzi o trenera, to na razie nie. Może później, ale na razie myślę zostać przy piłce. Może związane coś z menadżerką, coś z tych rzeczy.